Нет. И показывает Москва. Już za kilka chwil w Moskwie na Kremlu rozpocznie się główna część obchodów inauguracji kolejnej kadencji prezydenta Władimira Putina. W salach Pałacu Kremlowskiego zgromadziło się kilkaset osób, przedstawiciele władz państwowych, ambasadorowie i wojskowi. Już za chwilę prezydent-elekt Władimir Putin, który blisko półtora miesiąca wcześniej wygrał wybory prezydenckie w Federacji Rosyjskiej, złoży przysięgę, co oznaczać będzie oficjalny początek kadencji. Prezydent podejdzie do stanowiska, na którym w centralnej części znajdować się będzie specjalne wydanie Konstytucji Federacji Rosyjskiej. Polityk położy na niej prawą dłoń i wygłosi słowa przysięgi składającej się z 33 słów. Następnie odśpiewany zostanie hymn państwowy, po którym nastąpi przemówienie już zaprzysiężonego prezydenta Władimira Putina. Dzisiejsze wydarzenie można nazwać wyjątkowym, choć nie ze względu na podniosłość ceremonii, ale jej rangę w polityce międzynarodowej. W uroczystości bierze udział bardzo ograniczona liczba ambasadorów, większość krajów europejskich, a także największych państw innych kontynentów nie zdecydowała się na udział w wydarzeniu. Samo wydarzenie ma jednak znaczenie historyczne. Władimir Putin będzie rozpoczynał piątą kadencję na stanowisku prezydenta Rosji. W odbywających się w marcu wyborach prezydenckich, według danych Centralnej Komisji Wyborczej, Władimir Putin uzyskał rekordowy wynik ponad 88% poparcia. Dla porównania drugi wynik uzyskał Nikołaj Charitinow z komunistycznej partii Rosji, na którego zagłosowało nieco ponad 4% obywateli. Już za chwilę Władimir Putin wygłosi słowa przysięgi, która oficjalnie zainauguruje kolejną kadencję na stanowisku prezydenta Federacji Rosyjskiej. Przysięgam, wykonując władzę prezydenta Federacji Rosyjskiej, szanować i chronić prawa i wolności człowieka i obywatela, przestrzegać i bronić Konstytucji Federacji Rosyjskiej, chronić suwerenność i niezależność, bezpieczeństwo i integralność państwową, aby wiernie służyć narodowi. Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России. Let's go.
Teraz nastąpi pierwsze oficjalne przemówienie nowego prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Drodzy obywatele Rosji, panie i panowie, drodzy przyjaciele, w tych uroczystych i odpowiedzialnych protokołach objęcia urzędu prezydenta pragnę serdecznie podziękować obywatelom Rosji we wszystkich regionach naszego kraju, mieszkańcom naszych historycznych ziem, którzy bronili prawa do bycia razem z ojczyzną. Chcę ukłonić się naszym bohaterom, uczestnikom specjalnej operacji wojskowej, wszystkim, którzy walczą za ojczyznę. Jeszcze raz dziękuję za zaufanie i wsparcie. A teraz zwracam się do każdego obywatela Rosji. Właśnie odebrałem słowa przysięgi prezydenckiej. W jego tekście skupia się istota najwyższej misji głowy państwa. Ochrony Rosji i służenia naszemu narodowi. Rozumiem, że to ogromny zaszczyt, odpowiedzialność i święty obowiązek. To właśnie determinowało sens i treść mojej pracy w poprzednich latach. Zapewniam, że w przyszłości interesy i bezpieczeństwo narodu rosyjskiego będą dla mnie najważniejsze. Skonsolidowana wola milionów ludzi to kolosalna siła, dowód naszego wspólnego, niezachwianego przekonania, że sami i tylko my będziemy decydować o losie Rosji dla dobra dzisiejszego i przyszłych pokoleń. Wy, obywatele Rosji, potwierdziliście słuszność kursu kraju. Ma to ogromne znaczenie właśnie teraz, gdy stoimy przed poważnymi wyzwaniami. Widzę w tym głębokie zrozumienie naszych wspólnych celów historycznych, determinację, by nieugięcie bronić naszego wyboru, naszych wartości, wolności i narodowych interesów Rosji. Jestem przekonany, że z godnością przejdziemy ten trudny, przełomowy okres, staniemy się jeszcze silniejsi i na pewno będziemy realizować długoterminowe plany i zakrojone na szeroką skalę projekty mające na celu osiągnięcie celów rozwojowych. A to jest przede wszystkim ratowanie ludzi. Jestem pewien, że wsparcie dla wielowiekowych wartości i tradycji rodzinnych będzie nadal jednoczyć stowarzyszenia publiczne i religijne, partie polityczne i wszystkie szczeble władzy. Nasze decyzje dotyczące rozwoju kraju i regionów muszą być skuteczne i sprawiedliwe oraz poprawiać dobrobyt i jakość życia rosyjskich rodzin. Byliśmy i będziemy otwarci na wzmacnianie dobrych relacji ze wszystkimi krajami, które postrzegają Rosję jako wiarygodnego i uczciwego partnera. I to jest naprawdę światowa większość. Nie odmawiamy dialogu z państwami zachodnimi. Wybór należy do nich. Czy zamierzają w dalszym ciągu próbować hamować rozwój Rosji, kontynuować przez lata politykę agresji, ciągłej presji na nasz kraj, czy też szukać drogi do współpracy i pokoju? Powtarzam, rozmowa między innymi na tematy bezpieczeństwa i stabilności strategicznej jest możliwa, ale nie z pozycji siły, bez arogancji, zarozumiałości i osobistej wyłączności, ale tylko na równych zasadach, szanując wzajemne interesy. Razem z naszymi partnerami w integracji eurazjatyckiej i innymi suwerennymi ośrodkami rozwoju będziemy nadal pracować nad utworzeniem wielobiegunowego porządku świata oraz równego i niepodzielnego systemu bezpieczeństwa. W złożonym, szybko zmieniającym się świecie musimy być samowystarczalni i konkurencyjni, otwierając przed Rosją nowe horyzonty, co miało miejsce nie raz w naszej historii. Ważne jest jednak, abyśmy pamiętali z jej lekcji, a nie zapominali o tragicznej cenie wewnętrznego niepokoju i wstrząsów. Dlatego nasze państwo i system społeczno-polityczny muszą być mocne i absolutnie odporne na wszelkie wyzwania i zagrożenia, zapewniać postęp i stabilność rozwoju, jedność i niezależność kraju. Jednocześnie stabilność nie oznacza bezwładności. Nasze państwo i system społeczny muszą być elastyczne i tworzyć warunki do odnowy i postępu.
Widzimy, jak zmieniła się atmosfera w społeczeństwie, jak wysoko ceniona jest dziś rzetelność, wzajemna odpowiedzialność, szczerość, przyzwoitość, szlachetność i odwaga. Zrobię wszystko, aby ludzie, którzy wykazali się najlepszymi cechami ludzkimi i zawodowymi, czynem udowodnili swoją wierność ojczyźnie i zajęli czołowe stanowiska w administracji publicznej, w gospodarce, we wszystkich dziedzinach. Musimy zapewnić niezawodną ciągłość rozwoju kraju na kolejne dziesięciolecia, wychować młode pokolenia, które wzmocnią potęgę Rosji, rozwiną naszą państwowość opartą na harmonii międzyetnicznej, zachowując tradycje wszystkich narodów zamieszkujących Rosję, cywilizacja krajowa zjednoczona językiem rosyjskim i naszą wielonarodową kulturą. Drodzy przyjaciele, zrobię wszystko, co konieczne, wszystko, co w mojej mocy, aby zasłużyć na wasze zaufanie, a w tym celu wykorzystam wszystkie uprawnienia głowy państwa zapisane w Konstytucji. Jednocześnie pragnę podkreślić, rezultaty tej pracy w decydujący sposób zależą od naszej jedności i spójności, od naszego wspólnego pragnienia dobra ojczyzny, jej ochrony i pracy z pełnym zaangażowaniem. Tak naprawdę dzisiaj jesteśmy odpowiedzialni za naszą tysiącletnią historię i naszych przodków. Zdobyli pozornie niedostępne wyżyny, bo zawsze na pierwszym miejscu stawiali ojczyznę. Wiedzieli, że naprawdę wielkie cele mogą osiągnąć tylko razem ze swoim krajem i swoim narodem. I stworzyli światową potęgę, naszą ojczyznę, i osiągnęli takie triumfy, które wciąż inspirują my dzisiaj. Z ufnością patrzymy w przyszłość, planujemy naszą przyszłość. Zarysowujemy i już wdrażamy nowe projekty i programy, które mają sprawić, że nasz rozwój będzie jeszcze bardziej dynamiczny, jeszcze potężniejszy. Jesteśmy zjednoczonym i wspaniałym narodem i razem pokonamy wszelkie przeszkody i zrealizujemy wszystkie nasze plany. Wygrajmy razem. Okolicznościowym przemówieniem zakończyła się główna część obchodów inauguracji kolejnej kadencji prezydentury Władimira Putina. Od dnia dzisiejszego będzie on pełnił swoją władzę do 2030 roku. W czasie składania gratulacji znajdujące się na Kremlu oddziały Wojskowej Służby Prezydenckiej rozpoczynają przygotowania do okolicznościowej parady. W tym samym czasie z armat ustawionych przy murach Kremla wybrzmi 30 salw na cześć nowego prezydenta.
i pokazuje Moskwa.